Witam serdecznie w Kuchni Pełnej Miłości, Bogdan Gałązka i dzisiaj moim gościem jest... Aleksandra Kisio. Razem z Olą ugotujemy... Risotto z owocami morza. I chałkę na słodko ze świeżymi owocami. Muszę Państwu powiedzieć, że Ola przyznała się, że jest demonem w kuchni, jest zaborcza w kuchni. Jej narzeczony Łukasz, mam nadzieję, nam to potwierdzi przy najbliższej okazji. Ola gotuje specyficzny rosół, bo Ola lubi rosół, który wygląda jak mleko. Łukasz ostatnio spowodował niedobre. Nie, niedobry, taki normalny, prawdziwy. Mój jest pyszny. Bardzo proszę. Dzisiaj nie będzie rosołu, będzie risotto. Wywar warzywny. Ryż. Owoce morza. Cebula. Trochę wina. Oliwa. Oliwa i masło do zaprawienia. I co, od razu możemy owoce morza? Jeszcze chwileczkę poczekamy, się troszeczkę nam... O tak, możemy wrzucać owoce morza. Oleńka bardzo nie lubi, jak jej ktokolwiek w kuchni przeszkadza. Sami zapowiedziała, zanim zaczęliśmy nakręcać program, że jest w kuchni samodzielna, samorządna i będzie jej bardzo miło, jeżeli nie będę jej za specjalnie pomagał, bo sama sobie wszystko ogarnie. Także będę jej tylko dzisiaj asystował. Nie wiem, czy za bardzo nie pochwaliłam. Oleńko, mamy teraz okazję. Jak spotkałaś Łukasza i czy to jest miłość już do końca życia, czy to jest twój narzeczony na razie, a życie przyniesie... Nie, no ja mam nadzieję, że narzeczony, to czy nie do końca życia narzeczony, ale mężczyzna do końca życia. My jesteśmy ze sobą już ponad 7 lat, także wytrwale. Brawo. Od jakichś 2 lat jesteśmy narzeczonymi. Gdzie pierścionek zaręczynowy z piątej alei? Przeszkadza mi troszeczkę, dlatego że pracuję, muszę ściągać, zakładać, ale w odpowiednich sytuacjach oczywiście go noszę. Poza tym to, co mam w sercu, jest chyba najważniejsze, prawda? Oleńko, proszę podej miskę, to przełożymy to wszystko. Ja to zrobię, żeby się nie poparzyła. Świetnie. Troszeczkę oliwy, ja tutaj... Trochę to sobie odstawiamy na bok. Świetnie. Tak, absolutnie. Cebulkę proszę wrzucę. Wszystko. O, świetnie. Te łyżki nie porysują? Nie. To są naczynia, gdzie łyżki są stworzone do tego, żeby używać tych łyżek w tych naczyniach. Świetnie. Jeszcze chwilę. Właśnie przez mojego narzeczonego polubiłam trochę cebulę, bo kiedyś... A czosnek? To czosnek uwielbiam. Czosnek jak najbardziej. Proszę cię, weź ryż. No i niestety cukier. Ja praktycznie do wszystkiego dodaję cukier. Ale to trzcinowy, biały? Trzcinowy, jak najbardziej trzcinowy. Cypryż, proszę. Cały? Cały. Użyliśmy specjalnego rodzaju ryżu tylko do risotto, tak? Ryż się nazywa arborio, włoski ryż, który zawiera bardzo dużo skrobi. Dlaczego go nie gotujemy, tylko teraz go podsmażymy? Tak samo możecie Państwo z kaszą gryczaną zrobić, jak będziecie robili risotto z kaszy gryczanej. Gdybyśmy wleli tutaj wodę i ugotowali to na zewnątrz, żeby był miękki, a w środku by był twardy. Natomiast tutaj to za chwilę zacznie nam strzelać i mam nadzieję, że będziecie słyszeli, jak to strzela. Zacznie się wytrącać z niego skrobia. Idea risotto jest taka, żeby to było kleiste, żeby były pełne, całe ziarna. Tak jak robią to na talerzu, widzicie, robią to Włosi. Są pełne, całe ziarna posklejane. To estetycznie wygląda. Także to chwilę sobie podsmażymy. To się nie przypali? Nie, to się nic tutaj nie przypali. Ola podlała przed sekundą 2 łyżkami bulionu. Trochę zmniejszyliśmy moc pod kuchenką. Będzie nam to dochodziło na tak zwanym masełku. Oleńka, opowiedz nam o swoim wymarzonym, o jadłospisie swoim wymarzonym. Na ślubie. Na ślubie.
Ja myślę, że po prostu będę okropną gospodynią i wszystkie babcie, dziadkowie będą niezadowoleni. Nie będą wiedzieli, panna co mają młoda na talerze. Z piekła rodem. Tak. Że najlepiej by sama przygotowała. Nie, tak naprawdę chciałabym, żeby na pewno będzie byłby jakaś zupa taka. Myślę, że jednak rosół, że dobrze robi. Ale mleczny czy taki prawdziwy, nie, no, tradycyjny? To co bym zastanawiała się jeszcze troszeczkę, nie wiem. Może dałabym spróbować i zapoczątkowałabym nową tradycję po prostu. Ale myślę, że jak najbardziej ryby, mięso, i jeżeli nawet to byłoby to staropolskie, to właśnie staropolskie. Podałabym kaczkę z jabłkami. Tak mi się wydaje, a resztę na pewno byłoby coś z owoców morza, na pewno... A co z deserami? Z deserami. Sękacz. Będzie sękacz? Lubisz sękacza? Na pewno, a wiem. Na pewno nie będzie zwykłego tortu, będzie tort czekoladowy, ponieważ ja nienawidzę tortów śmietanowych. Na moim weselu będzie wielki, ogromny, czarny tort. Wybornie. Wiemy, kto ci go zrobi. Mamy naprawdę świetnego cukiernika, który robi wyborne torty czekoladowe. Cudownie. Bardzo się cieszę. Jakieś a wódeczka będzie na twoim weselu? No myślę, że tak. Ale będzie stała na stołach, czy zrobisz open bar? Tak naprawdę w tamtym roku byłam na bardzo fajnym weselu. Można powiedzieć, że to nie było wesele, ponieważ to wyglądało tak, że był ślub w kościele, po czym państwo młodzi zabrali swoich rodziców, dziadków, najbliższą rodzinę do restauracji na obiad, a o godzinie 22 spotkaliśmy się na imprezie. Na imprezie w zamkniętym lokalu, małym lokalu, i w jednym z rogów był ustawiony taki bufet, szwedzki stół, trochę czegoś tam na ciepło, trochę na zimno, plus do tego open bar, chyba 5 drinków różnych do wyboru, plus do tego wódeczka, wino i margarita jeszcze była taka kręcąca się. No i był DJ, no i była impreza do godziny 7 rano. I takie wesele też mi się bardzo podobało. To jest taki rodzaj wesele, są coraz, tego typu rodzaju wesele są coraz bardziej modne, że na przykład na godzinę 12 zaprasza się rodzinę najbliższą. To jest na 50 osób małe, kameralne przyjęcie dla babci, dziadka, a na przykład na godzinę 20 do ogrodu czy do restauracji w Warszawie, pod Warszawą, gdziekolwiek w Polsce, zaprasza się najbliższych przyjaciół, stawia się namioty i wtedy młodzież się tam do 8 do 9 nad ranem bawi, balony, rano balony, tort czekoladowy. Jeżeli babcia z dziadkiem i najbliższa rodzina chce w tym uczestniczyć, to bardzo proszę, to mogą uczestniczyć, natomiast to zazwyczaj jakaś house'owa muzyka. Mam pytanie, bo mi się wydaje, że chyba już... Tak, dobrze ci się wydaje. Jednak. Ma się tą rękę. I to jest fajny, nowy rodzaj spędzania wolnego czasu i nowy rodzaj też zorganizowania przyjęcia weselnego. Nie takie sztampowe, tradycyjne. Nie mamy nic przeciwko tradycji. Wczoraj, jak rozmawiamy z naszymi gośćmi, to niektóre panny młode czy narzeczone by chciały w Bieszczadach na łące w lnianej sukience. Inne by chciały z kotletem schabowym, bo taka jest tradycja. A ty jakby wnosisz świeży powiew i spojrzenie, byś chciała jakby podzielić to wesele takie, zrobić dwuczęściowe. Ja mam chyba dużo pomysłów i chyba jeszcze nie mogę się zdecydować, może dlatego jeszcze nie wziąłem się. Tatka pietruszki na sam koniec do posypania. Nie pachnie. Lepiej, proszę państwa, żeby było to rzadsze, niż by miała taka powstać sztywna bryja, taka klucha. To zaraz dodamy jeszcze, to co jest najważniejsze, dodamy jeszcze, słuchajcie, zaraz zimne masło, żeby emulsja nam się zrobiła, i dodamy odrobinę śmietany, tak? Nie dodajemy do owoców morza, do risotto z owoców morza nie dodajemy parmezanu, tak samo jak do risotto z rybami, tak? Bo wtedy parmezan ma ostry smak i nam zabije smak tego, to jest najważniejsze, czyli albo smak ryby, albo smak owoców morza. To też proszę o tym pamiętać, że nie do każdego risotto się dodaje parmezan. Jak ktoś lubi, to bardzo proszę, to nie zabraniamy. Czy mam już kroić? Tak, już ci pokażę, zobacz. Sobie założę okulary, zbierzemy to tak do kubki trochę, tak, zaś ci pokażę, jak to zrobisz.
Okej. Okay. Żeby ci nóż jeździł tak, tak? Mhm. Nie tym. No proszę. Masz ostry nóż? Mogę? Masz, bardzo proszę. I tak. Uwaga na paluszek, podwiń ten paluszek oleńko, na przykład tak. O. To schowaj ten paluszek też, to podwiń. O, świetnie. Uwaga na palec, tu już widzę. O. Tak, żebyś trzymała to na... Uwaga, dobrze. Świetnie. Uwaga, już poszło po palcu. Ale się nie skaleczyłam. Naprawdę delikatnie. Dodajemy zimne masło. Jeszcze raz przypominam, proszę Państwa, o zimnym maśle. I kiedy gasimy ogień? Już go przykręciłem. Wymieszaj. Czyli ona teraz musi dochodzić tak jest z masłem, proszę tak? Cię, wymieszaj. Się nie rozpuściło. Nie musi. I dodamy trochę, śmietany. Słodka śmietana? Słodka śmietana. Świetnie. Czy to jest bardzo kaloryczne? Nie, to jest w ogóle zero. To jest dietetyczne jedzenie. Zero kalorii. Bez cholesterolu. Jak mówi nasz mistrz Kurt Scheller, nikt nigdy w życiu na oczy nie widział kalorii. Jak się robi z miłością, świetnie, tak, to nie tłuczy. Jeszcze kalmara. Co, świeże pietruszki? I proszę cię, świeżej pietruszki. Dużo? Tak, żeby robić panną dekorację. Tyle? Absolutnie wystarczy. Jeszcze odrobinkę. Joleńko, jeszcze niespodzianka. Mm. Tak. Czerwony pieprz. Tak. Możemy go jeść? Możemy. 4, 5, 6 ziaren czerwonego pieprzu. Risotto z owocami morza w wykonaniu Oli. Po przerwie zapraszamy na wyśmienity deser. Witamy po przerwie, Bogdan Gałązka. Aleksandra Kisio. Deser. Olu, jaki przygotowałeś deser dla swojego Łukaszka, dla naszych telewidzów? Przygotujemy grzanki. Francuskie grzanki z owocami, z cynamonem, z cukrem pudrem i syropem klonowym. Świetnie. Tak jest. Kroimy. Kroimy. Jak takie grubo? Dwucentymetrowe. Aż takie grube? O kurczę. Tak, odetnij. Co, świetnie, takie? Tak jest. Ale ostre to noże. Tak naprawdę to też jeszcze możemy wziąć nóż. Zobacz, weźmiesz ten nóż do krojenia chleba. Pieczywa. Jak wcześniej rozmawialiśmy, chałka jest świeża. Jeżeli jest czerstwa, to namaczamy ją w mleku. Tak, to jest babciny przepis, że tak samo z chlebem się na przykład robił, że się w jajku moczyło, się odsmażało go, tak samo możecie z chałką zrobić, czy ze słodką drożdżówką, w jajku, w mleku, albo w samym mleku z cynamonem, z miodem, na maśle. My sobie rozgrzewamy patelnię, rozgrzejemy sobie przez chwilę patelnię, mamy masło, przygotujemy sobie wszystko, co potrzebujemy. Tak. Gdybyśmy nie spalili masła, także rozgrzejemy patelnię, to potem troszeczkę moc przykręcimy. Weźmiemy szkatułki. Ty możesz, Olu, bo zrobimy 2-3 kromki tego. Okej. Okay. Odłożymy sobie, resztę sobie odłożymy tutaj, żeby nam nie przeszkadzało. O, świetnie. Proszę cię, z każdej strony posmaruj masełkiem. Tak, trzeba posmarować. Dobra. Jak grubo? Tak, żeby było grubo. Tak. Dokładnie raz przy razie. Z każdej jednej ze stron. Chałka.
Polska w polskiej tradycji kulinarnej ma bardzo długą historię i tak naprawdę wywodzi się z tradycji żydowskiej kulinarnej. Jest zawsze podawana podczas wielkich uroczystości żydowskich, tak zwana hała z łososiem, szczególnie w szabas jest podawana. To chodzicie po żydowskich domach, czy odwiedzacie, macie przyjaciół Żydów, to możecie zobaczyć, że u nich chałka gości na ich stołach. Ja ostatnio byłam w żydowskiej knajpie kawier po żydowsku, to takie specyficzne, bardzo fajne danie, właśnie podane na chałce, pyszny. Kawier po żydowsku to wątróbki po prostu, wątróbki upieczone i posiekane drobno z szczostkiem, ze sobą wątróbki, świetna rzecz. Właśnie na chałce, na słodko, w ogóle kuchnia żydowska ma dużo słodkości, prawda? Świetnie. I słuchajcie, jeleńko kładziemy. I kładziemy. Przykrywamy czy nie? Nie, nie przykrywamy. Zmniejszyliśmy moc pod spodem, żeby nam się masło nie spaliło. Tak. Przewrócimy nasze tosty. Cudownie. O, ten jeszcze ładniejszy. Jak kamery mogą to pokazać, to bardzo prosimy, pokażcie to. Proste, bardzo proste śniadanie, także kucharzowi zrobisz to śniadanie, naprawdę świeże, a nawet jak nie masz świeżej, to dzień wcześniej będziesz wracała, kupisz. Zrobię jemu i sama zjem. I sama zjesz, tak. On nie lubi na słodko. A to światło w ogóle świetnie. Tak, to sama zjesz, tak. Też, żeby nie przesłodzić, mamy odrobinę dobrego syropu klonowego, którym polejemy, ale nie musimy tego polewać syropem klonowym. Tak, mamy cukier puder i mamy cynamon, który podamy. Owoce słodkie, prawda, w sezonie. Tak, i mamy słodkie owoce, które są w sezonie, także to jest, można to, niekoniecznie musicie to robić w sezonie, w zimę też możecie to zrobić z lodami na przykład, ale polecam przede wszystkim albo właśnie z mrożonymi owocami. Albo z mrożonymi owocami, tak, albo z owocami ze słoika. Jeszcze chwileczkę. Bo rozmawialiśmy właśnie o, że porządek też tego polega na tym, że ta kolacja, która jest przed weselem, też bardzo te rodziny jednoczy, bo jednak w tradycji naszej jest tak, jak wspominałaś, goście są podzieleni, trudno jest tych gości wymieszać przy stole. Żeby... Bardzo często w ogóle się nie poznają rodziny, nie ma okazji. I bardzo często, proszę Państwa, domy weselne czy lokale, w których to organizujecie, proszę Was, spróbujcie im zasugerować coś takiego. To jest to prawda, że jest to tradycja typowo amerykańska, natomiast bardzo jednoczy rodziny. Wesele następnego dnia zupełnie inaczej wygląda, to wiemy ze swojego własnego doświadczenia. To nie musi być wielka biesiada, libacja, która się źle kończy następnego dnia. Natomiast to może być fajna, miła kolacja, gdzie rodzice i rodziny obu stron ze sobą się poznają, napiją się dobrego wina, porozmawiają ze sobą. To wesele następnego dnia zupełnie inaczej wygląda. Tak, wszyscy się znają, już mówią do siebie po imieniu, nie ma takiej dzikości w oczach. Ja myślę, że to jest o wiele fajniejsze niż tak naprawdę nasze polskie poprawiny. Ponieważ na poprawinach bardzo często już rodzina nie jest w stanie się poznać. Ja też na przykład odradzam poprawiny. To nic z tego, z tych poprawin nic nie wynika. Nie wynika, dokładnie. Trudno jest ludzi na przykład przekonać do tego, żebyśmy podali jakieś fajne nowe menu na te poprawiny. Zazwyczaj raczej zjada się to, co zostało. Zjada się to, co zostało. Ja ciągle wojuję tam z Państwem młodym, z rodzicami, że bardzo często to jedzenie już jest nieświeże, bo jeżeli coś leży 12 godzin na stole, to trudno mówić, żeby to było świeże i żeby tych ludzi tym truć. Tak? Oni tego nie rozumieją, że kucharz i restauracja ponosi za to odpowiedzialność i dochodzi do takiej jakiejś niepotrzebnej sprzeczki. A taka kolacja przed absolutnie zastępuje nam poprawiny, ci ludzie się już znają, a następnego dnia sobie w niedzielę dłużej śpią. Kończymy nasze tosty. Świetnie to wygląda. Weźmiemy troszeczkę... To jeden na drugim się tak... Tak, kładziemy jeden na drugi, możesz to jakoś tak niesymetrycznie, możemy to jakoś tak fajnie sobie niesymetrycznie poukładać. Mhm. Weźmiemy trochę cynamonu, wsypiemy ten cynamon, słuchaj, tutaj i spróbuj go wymieszać. Tam masz łyżeczki położone, spróbuj to wymieszać. O, świetnie. Już ładnie pachnie. Dobra, już. I teraz posyp, proszę, posypujemy. O, świetnie. Ja nawet Ci pomogę. Posypuj.
posypuj. Ekstra. Wystarczy. Obkładamy to leńko wszystko świeżymi owocami. Pychota. To ja zajmę się truskawkami. Tak. Mamy jagody. O, świetnie. Proszę weź świeżej mięty, urwij ładny kawałek świeżej mięty. Taki nawet spory kawałek tej mięty. Jeszcze? Poleję to syropem klonowym. Teraz, tak jak mówiłem, możemy do tego, słuchajcie, użyć gałki świeżych lodów, jeżeli macie ochotę, świetnie. Jeżeli nie macie ochoty, to nie musimy tego używać. Już jestem głodny. Kochani, deser, który zrobiła Ola własnymi rękoma. Francuskie tosty pełne owoców, świeża mięta, syrop klonowy. Słuchajcie, to wygląda majestatycznie. Myślę, że spokojnie można to podawać. Zamiast tortu. Głową. Zamiast tortu na weselach. Absolutnie tak. Albo zamiast deseru. Pierwsze danie risotto z owocami morza na białym winie z czerwonym pieprzem i pietruszką. A na danie drugie na deser Ola przygotowała francuskie tosty ze świeżymi owocami i z miętą. Proszę Państwa, z pełną odpowiedzialnością kucharza Akademii Kulinarnej przyznaje jej 5 złotych widelców stacji Wedding TV. Zapraszam za tydzień do Kuchni Pełnej Miłości. Bogdan Gałązka, moim gościem była Aleksandra Kisio. We'll be right back.